Dzisiaj kolejny odcinek tutoriala muzycznego, ale teraz będzie nowy challenge. Wybierzemy sobie do jakby obróbki piosenkę moich koleżanek zaprzyjaźnionego zespołu Pierwiastek z Czech. Zresztą bardzo dobry, fajny zespół, który polecam. Ostatnio dziewczyny wraz z chłopakami wydały płytę, która nosi tytuł Relacje, i na tej płycie różne fajne kompozycje. Jedną z nich, którą dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat, jest Wszystko Dobrze. Postanowiłem zrobić mały taki myk. Skorzystałem z narzędzi internetowych do ekstrakcji wokalu względem podkładu i odizolowałem sobie wokal do tej piosenki i chciałbym wykonać taki challenge znowu, ale tym razem z innym instrumentem, również darmowym, darmową wtyczką VST, która się nazywa emulator. Jest to też właśnie nomen omen emulator emulatora, ponieważ taki instrument o tej nazwie w latach 80. był taką nowinką technologiczną. Zadanie polega na tym, ponieważ zobaczcie, tutaj mam tak zwane presety. Ich jest od 0 do 57. Skorzystam sobie z takiego generatora liczb losowych i wylosuję sobie 10 różnych liczb. Każda z nich to będzie inny preset i będę mógł tylko z tych presetów stworzyć aranż do tej piosenki. Więc uwaga, losuję pierwszy preset, liczba 37. Dobra, zobaczmy, jakie brzmienie. Dobra, losujemy kolejną liczbę. 38. No ciekawe. Zobaczymy, czy coś z tego wymuskamy. Losuj. 13. No dobrze. Losujemy. 42. I mamy, proszę bardzo, tribal. Przełączamy. Właściwie tribal chyba. Takie tubylcze. Numer 25. Reggae. Zobaczymy. To by się nadało do takiego hip-hopu, nie? Losuj. 14. Jedziemy do 14. Nepal. Ciekawe. Okej. Okay. Losuj. 22. Dobrze. Pipes. Rurki. Aha. Takie rurki. Losuj. 48. Dobra. Przedostatnie, proszę bardzo. Liczba. Losuj. 40. Okej. Okay. Na koniec 24, proszę bardzo. Reggae groove. Dobra. Więc mamy tak, mamy to, co mamy, i na tej podstawie możemy coś stworzyć. Posłuchajmy sobie numeru. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. A teraz zabierz rzeczy, wróć do domu. Nie pamiętaj miejsc i ludzi stąd i nie pyta. Dobra, poszukamy jakiegoś instrumentu, który jest najbardziej taki melodyczny, który może nam zrobić bazę. No chyba te organy będzie kościelnie, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, coś tego będzie. Dobra, połóżmy jakieś funty. Uwaga. Nagrajmy sobie jakiś metronom, włączymy, ale ściszymy go, bo ostatnio palił po uszach strasznie. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. A teraz zabierz rzeczy, wróć do domu. Nie pamiętam. Dobra,
coś tutaj będzie. Zobaczmy teraz, co my tu dalej mamy. Tu nam zrobi jakiś taki, słuchajcie, może bas. Może spróbujemy zmniejszyć decay. I release. O, mamy krótki dźwięk. Dobra, spróbujmy. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. Ogólnie od razu bym dał tutaj więcej basu, takiej fajnej wtyczki, której używam do stopy, takiego subkika. Zobaczmy, czy nam to również ten bas podniesie trochę. SK10. No, coś tam podnosi. Zobaczysz, okay. Jeszcze będzie wszystko dobrze. Dobra, fajnie, fajnie, ale jakiś, słuchajcie, musi być na to jednak kompresor. Damy tu takiego gościa. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. Okej, dobra, zostawmy to na razie. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Jakby to tą stopę użyć, słuchajcie. Muszę to skrócić. Dobra, mamy stopkę jakąś. Zobaczmy. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. A teraz zabierz rzeczy, wróć do domu. Musi być bardzo krótko. I skrócimy jeszcze. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko. Dobra, to teraz jakieś efekty dodatkowe spróbujmy zrobić, żeby to jeszcze jakoś stroiło. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. No w sumie, ale damy tu jakiś taki fajny delay, żeby to ładnie nam tutaj się tańczyło po uszach. Dobra, takie ustawienie jakieś sobie damy, coś takiego. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. A teraz zabierz rzeczy, wróć do domu. Nie pamiętam. Co my tu jeszcze mamy? Chóry jakieś może. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. Dobra, ale może to byśmy ściszyli, tak żeby nie były takie. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. Ja bym tak zostawił, żeby tutaj było tak trochę oddechu, więc sobie to wszystko tutaj skonsolidujemy, skwantyzujemy i tą dynamikę spłaszczymy. O, i fajnie, wszystko płaskie. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko. Jak w latach 80. Nie, żartuję, ale ogólnie trochę tak było, nie? Przydałby się jeszcze jakiś wysoki, rytmiczny instrument, nie? Może z tego zrobimy. Tylko też musimy. O. Zobaczysz, jeszcze będzie wszystko dobrze. Dobra, to zostawiamy. Ja mam tu jeszcze jeden ten instrument. Czyli jeszcze ich kilka jest, ale zobaczmy. Ciągle ten motor, nie? Wiecie co? Ten efekt, ten delay, ja bym jednak zmienił na jakieś inne ustawienia. Zbyt taki jest dubowy. I przybliżamy. O! O, teraz jest git. Ślepi od blasku.
a może coś z tego by się nadało? Może na tym bridge? Znaczy nie bridge, tylko łącznie. Okay. Jest git, tylko musimy pozbyć się tego basu. Więc damy mu equalizer. Ty, nie na tym jestem. Tutaj. O. Liczymy, ile mamy wtyczek. 8 wtyczek, 2 wyrzucone. Dobra. Zrobię tutaj jeszcze mały mastering i słuchamy, co nam wyszło. Dawajcie znać, jak wam się podobało. I cóż, możecie mi jakieś podsunąć sugestie, czym się dalej zająć. A teraz słuchamy. Cześć. Zobaczysz jeszcze.